Rozpoczyna się druga tura rozgrywki. Losujemy pierwszy żeton. Wylosowaliśmy ateńskich hoplitów. Zauważmy, że o ile w pierwszej turze decydowała o tym inicjatywa, tak w tym momencie inicjatywa przestaje już działać. Dowódca spartański mógłby to zmienić, gdyby nie był zaangażowany. Natomiast jest w tym momencie na jednostce zaangażowanej w walce, w związku z tym nie może w żaden sposób inny wpływać na walkę oraz na przebieg rozgrywki. A zatem wszystko działa tak, jak powinno. Swoją aktywację mają ateńscy hoplici. Ruchu na dobrą sprawę mają dosyć ograniczoną możliwość wykonania. Tu wszędzie są zaangażowani, tu są zaangażowani, tu też są zaangażowani, tu też, tu też. Tu by mogli spróbować wykonać manewr, natomiast wtedy sami staliby się łatwym celem ataku na flankę od tych Spartan, w związku z czym pozostają w takiej pozycji, jakiej tu są. Zatem nie wykonujemy żadnego ruchu, po prostu rozstrzygamy walki. Najpierw tutaj. Sytuacja jak poprzednio, czyli kolumna 9, z racji przewagi dwukrotnej Ateńczyków. Ponadto, dzięki atakowi z flanki, Ateńczycy mają superiority. Rzucamy kością. Wypadło 8, 8 w kolumnie 9 oznacza 2-3. Czyli Ateńczycy otrzymują po jednym punkcie obrażeń. A Spartanie aż 11. Oznacza to natychmiastowy odwrót. Odwrót polega na tym, że jednostka jest odwracana w drugą stronę. Musi przejść dwa pola. 1, 2. Oraz przykrywana jest żetonem Road. Atakujący może wykonać ruch do przodu o jedno pole. Na pole, na którym znajdował się przeciwnik. Następnie tutaj. Sytuacja standardowa, kolumna numer 7, 8, przy siódemce 2, 3. Atakujący 2, czyli 5, broniący 3, czyli 6. Broniący zatem zostaje automatycznie zmuszony do odwrotu. 1, 2. A atakujący nie musi już tutaj wykonywać testu, chociaż jego kowerzyn teoretycznie spadło do poziomu o jeden niższego, natomiast nie ma w tym momencie na swoich polach frontowych żadnej jednostki przeciwnika. W przypadku walki tutaj mamy dwukrotną przewagę atakujących Ateńczyków, czyli będziemy korzystać z kolumny 9. Innego wpływu na walkę nie mamy. Rzucamy 2 w kolumnie 9, oznacza 2-2. Czyli każda z jednostek atakujących traci jeden punkt coherent. 3-3. Zaś atakujący broniący traci 2. Tym samym zredukowaliśmy jego kocherzyn do 5, czyli musi sprawdzić, jak sobie z tym poradzi. Niestety nie poradził sobie, zatem zmuszony jest do odwrotu. 1, 2. Działa w przypadku tego scenariusza generalnie prawidłowość, że Ateńczykom idzie trochę lepiej zwykle. Ci mogą wykonać ruch do przodu na to pole. Tu mamy walkę 1 na 1 bez zmian. Kolumna 7. 7 przy siódemce. 2, 3. Atakujący. 6. Broniący. 7. Oznacza to, że obie strony są zmuszone do odwrotu. 1, 2. Road.
Jeden, dwa. Road. I teraz tutaj. Tutaj mamy podobną sytuację do tej, którą mieliśmy tutaj. Dwukrotna przewaga liczebna atakującego, czyli kolumna 9, atak z flanki. Dodatkowo musimy sprawdzić, czy dowódca przypadkiem tym razem nie zginął. Nie, udało mu się jednak przeżyć. Czyli kolumna 9, 6, 2, 3. A tu 8, czyli odwrót. Ateńczykom zdecydowanie lepiej poszło, ponieważ pod koniec walki aż 5 falang spartańskich jest w stanie odwrotu. Następnym wylosowanym markerem aktywacyjnym jest marker spartańskich hoplitów. Spartanie są w sytuacji mocno nieciekawej. Aż 5 ich falang jest zmuszonych do odwrotu i jeżeli szybko nie zostaną pozbierane, to po zakończeniu tury znikną z gry jako wyeliminowane. W związku z czym dowódca musi szybko coś z tym zrobić. Ich dowódca na szczęście nie jest już zaangażowany w walkę, w związku z czym może normalnie działać ze swoim pełnym zasięgiem. Aby pozbierać jednostkę, tak jak na przykład tutaj, należy wykonać rzut kostką i uzyskać wynik niższy lub równy wskaźnikowi dowodzenia dowódcy, jego charyzmie, jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z naczelnym dowódcą, tak jak w tej bitwie. Charyzma wynosi 2. Rzućmy kostką, aby zobaczyć, czy udało mu się jego własną jednostkę pozbierać. Nie udało. Następnie tą. Oparła się o róg, więc spróbujmy jeszcze raz. 1. O, tu się udało. Wówczas obracamy żeton Road na żeton Rallied. I wykonujemy kolejny rzut kostką, którego wynik dzielimy na pół. 6, czyli 3. Czyli jednostka ta została pozbierana i posiada 3 coherzyn. Zasięg dowodzenia wynosi 8 i nie może przechodzić przez pola, na których znajdują się wrogie jednostki. Kolejnym markerem, który wylosowaliśmy, jest żeton momentum Ateńczyków. Pozwala on poruszyć się Ateńczykom po raz drugi. Należy pamiętać, że oddział, który poruszy się po raz drugi w trakcie tej samej tury, otrzymuje jeden punkt coherzyn. Co w związku z tym zrobią Ateńczycy? Tutaj przejdą do ataku, ponieważ jednostkę już wycofującą się bardzo łatwo rozbić. Tutaj przejdą do ataku, tym bardziej, że ta jednostka nie poruszała się jeszcze w tym etapie, zatem można ją poruszyć bez żadnych problemów. Tutaj mamy dwie czwórki. Te jednostki teoretycznie mogłyby zaatakować tych, jednak należy pamiętać, że taki atak sam wiązałby się z ryzykiem im zadania strat. Więc dowódca decyduje się ich nie poruszać, ale każdej z nich pozwolić odpocząć i odzyskać 2 punkty coherzyn. Następnie tutaj ta jednostka została posiada 3, więc wykona atak tutaj. To byłby cały ruch Ateńczyków. Czas na rozstrzygnięcie walk. Tutaj zaatakowaliśmy od tyłu już wycofującą się jednostkę spartańską. Dzięki czemu stosunek sił wynosi 2 do 1 przy ataku z flanki, czyli kolumna 9 mnożona razy 2. Rzut kością 0. Oznacza to 3 i 1. Przy czym obrażenia zadane broniącym mnożone są razy 1. Natomiast pamiętajmy, że jednostka ta została zaatakowana ponownie. W związku z czym musi najpierw przed rozstrzygnięciem walki wykonać coherent check. A jej quality w tym momencie wynosi już tylko 1.
nie zdała, jest rozbijana. Pozostał tutaj dowódca. Co z dowódcą w tej sytuacji? Musimy wykonać rzut kostką. Jeden przeżył. Możemy go zatem umieścić na najbliższej jednostce sojuszniczej. Te oddziały mogą wykonać ruch do przodu. Tutaj dwie jednostki ateńskie atakują jednostkę spartańską. Zatem mamy stosunek sił 2 do 1. Kolumna 7 plus 2, czyli kolumna 9, bez żadnych dodatkowych modyfikatorów. 2. 2 przy 9, 2, 2. Przydzielimy jeden punkt strat tej jednostce, jeden punkt strat tej i dwa punkty strat. Jako że ci hoplici ateńscy posiadają teraz koherzyn o jeden tylko niższy od bazowego, muszą wykonać test 7. Nie udało się, muszą wykonać odwrót. 1, 2. Tak więc są routed. To był ostatni już chyba żeton ruchu, jaki był na planszy. Ci są engaged. Tutaj wykonujemy atak. Najpierw musimy sprawdzić, czy nie rozpadli się. Rozpadli się ze strachu. Ostatnim żetonem, jaki nam pozostał, jest spartański żeton bomby. Kończy aktywację ateńską. Co mogą zrobić Spartanie w tej fazie? Dwie jednostki mają ciągle w stanie routed. Jedna powoli się zbiera. Zatem ich dowódca powinien w pierwszej kolejności podjąć próbę pozbierania tych dwóch jednostek, które jeszcze może. Czy jest w stanie? Może spróbować na pewno tą, ponieważ jest ona w jego zasięgu na pewno. Zasięg dowódcy wynosi 8. Rzućmy. Musi wyrzucić mniej lub tyle samo, ile wynosi jego charyzma. 2. Udało mu się. Spartanie są. Następnie sprawdzamy, w jakim stanie będzie ta jednostka. 1. Czyli bez strat. I obracamy ją w kierunku przeciwnika. Czy sięga do tych? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niestety, tych nie może pozbierać. Następnie. Ruchu za bardzo Spartanie w tym momencie już wykonywać nie mogą. Mogą natomiast walczyć. Ci z tymi. Nie wygląda to najlepiej dla Spartan, ale może. 1 do 1. Kolumna 7. 6 przy 7. 2, 2. Ateńczycy otrzymują 3. Zatem Spartanie 6. Czyli niestety muszą się wycofać. Jeden. I tu muszą się zatrzymać, ponieważ nie mogą w tym momencie wejść na pola, na których znajdują się ich własne jednostki. Ci zaś atakują tych wycofujących się. Wycofujący się muszą najpierw wykonać test. Nie zdali go. Są eliminowani. Tym samym, jako że był to ostatni żeton aktywacyjny, kończy się ta tura. Zdejmujemy z planszy wszystkie jednostki przykryte żetonami routed, jeżeli są to hoplici. A są to 1, 2, 3, 4 falangi ateńskie. Jeden, dwie falangi spartańskie. Tak wygląda sytuacja po zakończeniu drugiego etapu.